Witam serdecznie. Program Galaktyka Pomerania, już ostatni gość dzisiejszego dnia, a jest nim Grzegorz Kluczyński, Szczecinie Związką z Tramwajami. Witaj serdecznie. Już dzisiaj mówię, myślałam, że się już do końca nie pomylę, ale ciągle mi się język plącze. Witam serdecznie. Powiedz mi, Grzesiu, bo byłeś ostatnio w Centrum Dialogu Przełomy. To jest takie miejsce, które zostało niedawno dopuszczone, że tak powiem, w końcu, bo już tam działo się dużo rzeczy. W remoncie to było dosyć długo, ale już jest otwarte, już można wejść, zobaczyć. Teraz dokładnie nawet za darmo. Jest to miejsce, na które czekaliśmy dość długo, bo no, sam gmach, no, trudno to nazywać budynkiem, gmachem, bo to jest po prostu zabudowa Placu Solidarności, muzeum mieści się pod ziemią. Budowa zakończyła się już półtora roku temu. No właśnie. Mniej więcej gdzieś tak będzie. Ale samo to Centrum Dialogu Przełomy, no, to otwarcie tak się przeciągało w czasie i dopiero nastąpiło, no można powiedzieć, taka prapremiera nastąpiła w grudniu. Odbyły się dni otwarte, które trwały aż miesiąc. Można było tam wejść dzięki wejściówkom, chociaż wtedy jeszcze ta cała ekspozycja nie była do końca gotowa, ona była testowana. Już oficjalne otwarcie odbyło się teraz w poniedziałek, o ile dobrze pamiętam, i od wtorku można już oficjalnie iść i zwiedzać to, zobaczyć, jak to wygląda w formie docelowej, a właśnie co tutaj warto dodać, do końca miesiąca, czyli jeszcze no, przez weekend, można wejść do muzeum za darmo. Czasem trzeba trochę poczekać, bo gdy wchodzą większe grupy ludzi, wycieczki, no wiadomo, tam w tych pomieszczeniach ilość miejsc ograniczona, czyli trzeba poczekać, aż część ludzi wyjdzie i można wejść do środka. Jak twoje wrażenia? Pierwsze wrażenia? Ciemno. Ciemno. Czarne ściany. Piwnica w końcu. Czarne ściany, czarny sufit, czarna podłoga. Brak okien z racji tego, że znajdujemy się pod ziemią. Jedynym takim jasnym elementem, który prowadzi nas, jest biała linia na podłodze. Jest to linia, która wyznacza nam trasę po muzeum. Taką pierwszą rzeczą, którą właśnie widzimy na ekranie, jest panorama przedstawiająca historię wydarzenia z czasów wojny. I to jest taki kolaż różnych miejsc, wydarzeń, bo tam są i żołnierze, i jeńcy, i elementy takie, które gdzieś tam się zawieruszyły podczas działań wojennych. Zniszczone kamienice, samoloty, naloty bombowe. Wszystko ujęte w jednej takiej panoramie. Robi to wrażenie, bo no, na takim kawałku przestrzeni mamy praktycznie całą historię II wojny światowej w Szczecinie opowiedzianą w prostej, przystępnej formie, czyli w formie obrazków, czyli to, co lubimy chyba najbardziej. O, właśnie tutaj jest widzimy biała linia. Białą linię z opisami w trzech językach, polskim, angielskim i niemieckim, która prowadzi nas przez trasę muzeum i przez historię Szczecina od 1939 roku aż po czasy odzyskania wolności, czyli rok 89, czyli takie wydarzenia najbardziej przełomowe w historii naszego miasta. Co jest też takie fajne w tym muzeum, jest to chyba pierwsze takie muzeum, miejsce, w którym tak najbardziej wchodzimy w interakcję z ekspozycją, z eksponatami, z tym, co się tam znajduje, bo mamy do czynienia z materiałami wideo, które są stale wyświetlane, zewsząd dochodzą do nas różne dźwięki, które, co warto podkreślić, one się nie przekrzykują, czyli nie mamy takiej kwadrofonii z każdej strony czegoś innego, tylko jak zbliżamy się w pewne miejsce, zaczyna być określone, słyszymy dźwięk, który dotyczy akurat danego eksponatu, danych zdjęć, danego opisu wydarzeń. Do tego dochodzą jeszcze ekrany multimedialne, stół multimedialny do oglądania zdjęć, czyli tak jakbyśmy oglądali sobie zdjęcia, przesuwali na blacie stołu, a jest to po prostu ekran, wielki ekran dotykowy. Ja myślę, że ta ciemność wszechobecna tak jakby też potęguje te doznania w odbiorze. Z pewnością tak, bo w momencie, gdy widzimy mało, słyszymy więcej, czyli już te dźwięki, które do nas dobiegają, są bardziej zauważalne, one też budują napięcie. Takim fajnym eksponatem jest gwiazda z Pomnika Wdzięczności, która przez lata w ogóle była elementem zaginionym po zrzuceniu jej na początku bodajże lat 90. ze szczytu pomnika. Później ona odnalazła się gdzieś w zakamarkach Muzeum Narodowego. No i w końcu nadarzyła się okazja, żeby ją
wyeksponować, żeby znalazła gdzieś swoje miejsce. Jako element przeszłości, element historii. No, każdy ma inne podejście do tego, ale tutaj jest jako element zupełnie neutralny, po prostu świadectwo tego, co miało miejsce. Myślę, że muzeum to jest dobre miejsce, że właśnie te eksponaty, które nie są zbyt dobrze widziane na ulicach, ale warto jakby pamiętać o tej historii. Muzeum odbieramy je zupełnie inaczej, już może bez tych emocji, bez ideologii, bez światopoglądu, tylko jako ślad historii. Tutaj widzimy makietę stoczni, ale nie obecnej stoczni, ale nie w kształcie obecnym, czy tym sprzed kilku lat z tymi już znanymi żółtymi suwnicami. Jest to projekt makiety z 1968 roku. Co się dzisiaj dowiedziałem, bo można tam zauważyć, że jest ta makieta pokryta kurzem. Aha. I to na szczęście okazuje się, że to nie jest wynik zaniedbań ze strony muzeum, to jest efekt zamierzony, często psuty przez odwiedzających, bo no niestety każdym lubią paluszkiem dotknąć, sprawdzić i jeszcze się poskarżyć, że po prostu jest nieposprzątane. A tutaj pani, która zajmuje się oprowadzaniem, wytłumaczyła, że jest to efekt jak najbardziej zamierzony, że to musi być zakurzone. Aha, to może trzeba napisać, tak jak się pisze, proszę nie karmić zwierząt, to tak proszę nie sprzątać makiety, nie odkurzać. Myślę, że mógłby to być jakiś pomysł. Fajnym elementem też są neony. Jeden z nich przed chwilą widzieliśmy, neon lokalu, który był dość znany w czasach minionych. To prawda. Restauracja Bajka. I zaraz koło tego neonu znajduje się kolejny bardzo ważny element z epoki Edwarda Gierka, czyli samochód Maluch z pasażerami na pokładzie, czyli z całą rodzinką zapakowaną aż po prawie sam dach, kłócącą się. Tutaj widać nawet takie dość wyraźną mimikę twarzy. Mimikę twarzy, tak. Widać te emocje, dzieci bawiące się na tylnym siedzeniu, ogromny bałagan i mnóstwo różnych rzeczy w tym samochodzie. Wszyscy się mieszczą w tym jednym maluchu, jadą na dwa tygodnie, mają jadą ze sobą gdzieś tam do Jugosławii, tak. Powiedzmy na wołówka ze sobą, na wycieczkę. Oczywiście ze wszystkim, plus jeszcze z towarem na wymianę, czyli kryształami. No, oczywiście słynnymi. Też, tak, dokładnie. I tak przesuwamy się po kolei do lat bieżących. Kolejne rzeczy. Wydarzenia grudnia 70 roku, wydarzenia stanu wojennego. Tutaj taka instalacja dość ciekawa, bo przedstawiająca we współczesnej formie, jak to artysta miał na myśli, bloki z wielkiej płyty. To jest takie pomieszczenie na planie prostokątu. Wchodzimy tam i czujemy się przytłoczeni, chociaż wydaje nam się, że te figury, które tutaj widzimy, one są trójwymiarowe, one są płaskie, one są po prostu elementami płaskimi umieszczonymi na ścianie, a dają takie wrażenie trójwymiarowości i takiej jakby klaustrofobii, że z tego pomieszczenia chcemy jak najszybciej uciec. Nie wiem, może to miało zaznaczenie pokazać, jakie właśnie te osiedla są, że one niekoniecznie były przyjazne dla no do najbardziej mieszkańców. Komfortowych raczej chyba nie możemy raczej ich zaliczyć. Nie należały, one były budowane po prostu po to, żeby wcisnąć jak najwięcej ludzi na jak najmniejszą powierzchnię. No i to myślę się udało. No, tutaj akurat myślę, że artysta właśnie chciał to pokazać. Efekt osiągnął. Ten efekt taki przytłoczenia przez no, te bloki wielkopłytowce, które, no, które wszyscy znamy i w Szczecinie raczej nie brakuje. No i takim elementem, który właśnie tutaj widzimy, to już jest na samym końcu, gdy już wychodzimy, neon z hasłem przyszłość nie jest już tym, czym kiedyś była. To jest motto, które no, można w którym można podsumować całość właśnie działalności tego muzeum, tego, co zobaczyliśmy, bo pokazuje, jak było kiedyś, jak było troszeczkę bliżej w przeszłości, jak jest teraz. I widać, że jednak te czasy się zmieniają i to, co już było, to już w tej samej formie się nie powtórza. To co będzie kiedyś, no nie będzie tym samym, co było kiedyś. Czyli jednym słowem polecasz, aby odwiedzić to miejsce. Polecam. Jest to z pewnością ciekawa lekcja historii współczesnej. Na pewno element obowiązkowy dla każdego mieszkańca Szczecina, który no, chociaż trochę powinien znać historię swojego miasta. Z pewnością uczniowie szkół, czy podstawowych, czy gimnazjów,
czy szkół średnich również powinni odwiedzić jako uzupełnienie lekcji historii. Mhm. I myślę, że nawet dla tych, którzy tej historii nie lubią, nie przepadają za lekcjami takimi czysto teoretycznymi, myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie i chociaż trochę jednak z tego wszystkiego zapamiętają. Na pewno łatwiej przyswoją. Podane w bardzo, bardzo fajny sposób, który jednak gdzieś tam mały ślad co najmniej w głowie pozostawia i też fajnie jak powoduje refleksję. Jak ktoś do nas przyjedzie, będziemy mieć gości gdzieś tam z innych miast, to też mamy miejsce, gdzie możemy ich zabrać i pokazać, zobacz, tak u nas w Szczecinie kiedyś wyglądało. To że też... u nas też się działo na przykład czy w roku 70, czy 80, 81, czy 88, a nie tylko w Gdańsku, jest właśnie hołubiony w mediach ogólnopolskich. Dokładnie. A Szczecin jest tak troszeczkę na uboczu, a jednak tą historię mamy dość bogatą. No dobrze, to teraz powiedz mi, gdzie nas zapraszasz w najbliższy weekend? Gdzie warto pójść? Zacznijmy od soboty i w sobotę o godzinie 18:00 spotkanie dla miłośników podróży Gruzja z Polako-Gruzinem, czyli z człowiekiem, który posiada gruzińskie korzenie, ale mieszka w Szczecinie, przepraszam, nie w Szczecinie, tylko w Warszawie, ale również w Tbilisi, czyli jest to jakby w rozjazdach pomiędzy jednym i drugim krajem. Jest to pan Krzysztof Norad Ciemnołoński, poeta i bloger podróżniczy, który podobno bardzo ciekawy, nawet często zabawny sposób, taki bardzo przyswajalny, opowiada o swoich podróżach, o tym, co zobaczył, co chciałby przekazać swoim słuchaczom. Czyli tutaj na pewno nie będzie to nudny wykład na temat Gruzji, tylko podane to w takiej fajnej formie. Jaką lubimy najbardziej. Jaką lubimy najbardziej, czyli nie tylko posłuchamy, a pewnie też i podyskutujemy. To w siedzibie Teatru Nieaktorów przy ulicy Piotra Skargi. Natomiast również w sobotę zupełnie coś innego. Misterium kolędowe. Kończy się sezon świąteczny. Już praktycznie rozbieramy choinki, już kolęd się nie słyszy. A tutaj jeszcze na samo zakończenie tego okresu świątecznego chór akademicki imienia profesora Jana Szerockiego zaprasza na posłuchanie kolęd zarówno w takich tradycyjnych aranżacjach, jak i też w wykonaniach takich troszeczkę innych, bardziej nowoczesnych, nieznanych, tak żeby troszeczkę odstąpić od tego tak, komuś jeszcze brakuje świątecznej aury, to jeszcze ma szansę się załapać w najbliższą sobotę. Także w sobotę. Klimaty muzyczne zupełnie inne, aczkolwiek bardzo lubiane. Odbędzie się w Szczecinie w Domu Kultury Słowianin już po raz 12 bodajże zlot fanów zespołu Depeche Mode. Tak, to już ma swoją historię dosyć długą. Więcej chyba jak 12, to już chyba skłamałem. Na pewno się odbywa od 92 roku, czyli... No to dużo więcej. Czyli to będzie dużo więcej. Fani zespołu spotykają się tak w miarę regularnie właśnie w Domu Kultury Słowianin. Odkąd pamiętam, właśnie tam spotykają się, odbywają się te spotkania i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. No jest to kultowy zespół, co by nie mówić. Oczywiście. No i fani tutaj są wierni. Mi się tak po prostu wydaje, że wiesz, ten czas tak szybko leci, a my nie chcemy w to uwierzyć, że to już ten 92 rok i że to już tyle lat po prostu minęło. No a zespół istnieje jeszcze dłużej, tak, w czasach podstawówki. Tak, no pewnie. Pamiętam, już nie mów kiedy, bo wiesz, każdy policzy sobie teraz. No powiedzmy około lat 90. Pamiętam właśnie te słynne wojny między fanami Depeche Mode i fanami innych rodzajów muzyki. To było takie dość ciekawe zjawisko. Jeszcze pozostajemy przy sobocie, przy muzyce, jednak przy zupełnie innych klimatach. W Domku Grabarza cykl muzyczny, cykl koncertów pod hasłem Tego Słucham. Tutaj mamy do czynienia zawsze z alternatywnymi brzmieniami. Tutaj według zapowiedzi organizatorów ma być to najbrudniejszy noise rock z samego serca Małopolski, czyli będzie na pewno alternatywnie. Zespół nazywa się Artykuły Rolne. Czyli też tak dość charakterystycznie. Ciekawie. No krótko mówiąc, alternatywnie. Przechodzimy do niedzieli. W niedzielę wydarzenie dla wszystkich, którzy planują stanąć na ślubnym kobiercu, czyli wielka gala ślubna w hali MTS-u.
I ta impreza, właśnie o tę imprezę chodziło mi, że odbywa się po raz 12, a nie zjazd fanów Depeche Mode. Impreza też cieszy się niesłabnącym powodzeniem z tego względu, że no, śluby zawsze brać będziemy, tak. to jest wydarzenie, które jest jednym z najważniejszych w życiu i chcemy się do tego przygotować jak najlepiej, tym bardziej, że te przygotowania tak z roku na rok nabierają takiego coraz większego rozmachu, bo mamy do czynienia z wedding plannerami, z różnymi instytucjami. Tak, zaczyna przybierać zupełnie inną formę taką niż... Przybiera inną formę takiego wydarzenia. No, na miarę gali hollywoodzkiej. No prawie, tak, to prawda. I ostatnie wydarzenie, to już przechodzimy bardziej do przyszłego tygodnia. W czwartek, 4 lutego o godzinie 19 w Filharmonii odbędzie się wielki muzyczny eksperyment. I tutaj spotka się zespół jazzowy Atom String Quartet z producentem muzycznym Andrzejem Smolikiem, czyli tak. Połączenie dwóch różnych klimatów muzycznych, dwa różne style muzyczne. Co z tego wyjdzie? Przekonamy się już w czwartek i jest to wydarzenie odbywające się w ramach cyklu Sound Lab. I to będzie jeden z koncertów, jedno z wydarzeń, które akurat będzie się odbywało akurat w przyszłym tygodniu, bo kolejne jeszcze w przyszły weekend między innymi. No i tutaj będziemy mieli do czynienia właśnie z eksperymentami, jak sama nazwa wskazuje, tutaj mamy do czynienia z laboratorium dźwięku, czyli no, musi być coś pomieszane, żeby wyszła z tego jakaś ciekawa mikstura. A myślę, że z takich połączeń zawsze coś ciekawego wychodzi i chyba coraz częściej się spotykamy z tego typu konceptem mieszania różnych stylów, zapraszania różnych artystów do współpracy. A zwłaszcza w Filharmonii, gdzie często muzyka popularna spotyka się z orkiestrą symfoniczną i no, z przebojów, które czasem wydają się banalne, wychodzą, można powiedzieć, dzieła sztuki. Tak, to prawda. Grzesiu, no bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. W sobotę nie wiem, kto co wybierze, chociaż w sumie te koncerty, każdy jest inny. Każdy jest inny w zależności od upodobań. Od muzycznych, także każdy coś tam dla siebie znajdzie. W niedzielę, jeżeli planujecie wspólną przyszłość ze swoim partnerem bądź partnerką, to też na MTS-ach myślę, że tam Was nie zabraknie. Podejrzewam, że te osoby już świetnie wiedzą, gdzie to jest, jak długo będzie trwało. Mają zapisane już od dawna w kalendarzach, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. Także w najbliższą niedzielę zrobią czek, także... No, to dzieje się, jak zawsze się dzieje w Szczecinie. My się widzimy za tydzień, poopowiadamy sobie o kolejnych fajnych miejscach, których w Szczecinie mało nie ma. Dziękuję bardzo Tobie za rozmowę. Moim ostatnim gościem już w dzisiejszym programie był Grzegorz Kluczyński, nasz szczeciński bloger, a ja Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie oraz rozmowę. Do zobaczenia w kolejnym programie Galaktyka Pomerania.